Nazywam się Aleksander Pachulski. Nazywam się Aleksander Pachulski, a to z numerem 420 i jestem z Sopotu. Olek jedzie? Cześć, nie ma. Cześć. Na rowerze jeżdżę od 13 lat. Nie no, skoma 18. Przy czym od jakichś 16 z przerwami się ścigam. Teraz jestem widmo. Zajeżdżam od tyłu, zakradam się i połykam. Cześć Olo, jak się jedzie? Dobrze. Skąd pomysł na taki wyścig? To tata zrobił, tak? Stary mi kamer. Jaka jest twoja motywacja? Co cię tutaj przyciągnęło? Stary mi kamer. Fajnie jest. Dawno nie jeździłem po górach, więc się cieszę. Śpisz, czy jedziesz ścięgiem? No, zobaczymy. Mam wszystko do spania, więc jestem miękki, jeżeli chodzi o to. No, zobaczyć, jak mało jestem w stanie spędzić czasu poza rowerem na 500-kilometrowej pętli. Czyli jedziesz, rozumiem, jednym cięgiem, bez żadnych hamowań i tak dalej. Tak. Zaczynam się dolać wodę w drawsko. I potem na cmentarzu nie pamiętam. A potem no pewnie jeszcze gdzieś. I to tyle. Super. Powiedz coś ludziom, którzy się zastanawiają, czy warto wystartować w takim wyścigu. Nie zastanawiajcie się, spróbujcie. Na pewno nie pożałujecie. Może w trakcie trochę, ale na pewno nie na mecie. Okej, okay. Powodzenia w takim razie. Cześć. Miłej zabawy życzę, do zobaczenia na trasie. Cześć. Powodzenia, do zobaczenia w Gdańsku. Cześć. Pa.